Kolejne, dziewiąte już drużynowe mistrzostwa w kręgle o puchar dyrektora Mosiru zakończone. Miniona edycja nieco różniła się od poprzednich. Podzielona została na dwie rundy. Drużyny rozegrały ze sobą po dwa mecze, grając raz na jednym, raz na drugim torze. W sumie od początku października 2017 roku do końca marca 2018 roku rozegrano aż 89 meczy. Tradycyjnie w środę 10 zespołów składających się z 4 zawodników stawało do walki o tytuł najlepszego. Wśród nich byli przede wszystkim uczestnicy poprzednich edycji. Zurat, Mosir, Tygrysy, Kumple, TV Ostrów, Lucky Strike, agenci WSI, Schneider i Forte. Ale nie zabrakło też jednego debiutanta, drużyny Jastrzębie. Za wygrany mecz zespół otrzymywał 2 punkty w ligowej tabeli, a za przegraną 1. Poziom zawodów z roku na rok rośnie, a zawodnicy coraz częściej przekraczali sumę 150 punktów indywidualnie i ponad 500 punktów drużynowo. Emocji nie brakowało, ale mistrzostwa przebiegły w przyjaznej atmosferze fair play. Po pierwszej rundzie rozgrywek triumfowali Tygrysy, którzy utrzymali swoją pozycję lidera w rundzie rewanżowej i ostatecznie zdobyli pierwsze miejsce. Brawo! Drugie miejsce należało się Kumplom, którzy zebrali taką samą liczbę punktów za wygrane mecze co Tygrysy, jednak mniejszą za zbite w sumie kręgle. Puchar za trzecie miejsce powędrował do reprezentacji Zuradu, która od początku turnieju utrzymywała się w ścisłej czołówce. Tradycyjnie nagrodzono też najlepiej punktujących zawodników. Wśród kobiet po raz czwarty w historii mistrzostw najlepsza była Milena Harucka z TV Ostrów. W kategorii panów statuetkę odebrał Daniel Brzuska z drużyny Zuradu, który mimo dużej konkurencji i rywali deptających mu po piętach utrzymał prowadzenie do ostatniego meczu. Podczas uroczystego podsumowania zawodów 10 najlepszych męskich zawodników i 2 najlepsze obecne panie rozegrały dodatkowy turniej mistrzów. Zaciętą rywalizację wygrał Daniel Brzuska. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejną edycję Ligi Bowlingowej.